Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Maćkowy i kierujemy naszą panią archeolog na ratunek tych wszystkich biednych ludzi atakowanych przez trójce. Już w grubej rury zaczynamy. Kolego! Ale to już wrócił. To jeszcze jesteś pod ostrzałem. Ooo, kolego! Dobrze, my wszędzie tutaj mamy amunicję. Tutaj oddział piąty. Wchodzimy do kataków. Potrzebujemy wsparcia. Dobrze, idziemy. Rzućmy po prostu kilka granatów. Uwaga! Żebyś wiedział! No, trafiłem, nic nie trafiłeś. No, znowu ta ekipa. Come on. To za kascenka mi to wylatuje teraz, jak musiałem pozbierać wszystkie w ogóle Jacob, materiały. Już po nich. Obawiam się, że to jeszcze nie koniec walki. A jest jeszcze kim walczyć? Opowiesz mi więcej o tym miejscu? Zasłużyłaś na to.
Chodź ze mną. Sophie chyba czuje się lekko zdradzona, zazdrosna. Ewidentnie coś jej się tutaj nie podoba i nie zdziwiłbym się, jakbyśmy musieli walczyć z Sophie. W starożytnych czasach nasz prorok przyniósł boskie źródło do tej doliny. Moi przodkowie zbudowali kipierz, aby chronić je przed zewnętrznym światem. Po co? Czym jest boskie źródło, Jacob? To artefakt z zamierzchłych czasów. Wierzymy, że kryje fragment duszy Boga. Legenda głosi, że ci, którzy ujrzeli boskie źródło, stali się nieśmiertelni. Ale do tego miejsca zawsze ciągnęło rządnych władz. Trójca. Tak. Czyli trzeba się tam dostać. Pragną pogrążyć cały świat w ciemności. Jeśli opanują źródło, ich żołnierze będą niepokonani. W takim razie pomóż mi je znaleźć, zanim oni to zrobią. To nie jest twój obowiązek. Oczywiście, że tak. Mój ojciec zginął za to. Nie możesz wypełnić pustki w środku, Laro. Możesz ją tylko wyzwolić. Odnajdując z tego to, co szukamy. Z twoją pomocą lub bez. Otóż to. Lepiej nie stawaj nam na drodze. Czekaj! Sophie, puść mnie. Muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy. Rozlałaś dla nas krew. Chcę pomóc. Czyli się myliłem. Wiesz, gdzie jest Atlas? W katedrze. W podziemnych archiwach. Ale nie pójdziemy tam z tobą. Czemu? Co tam znajdę? Są tam inni. Nieśmiertelni. Zabiją wszelkich intruzów. Mój ojciec uważa, że powstrzymają trójcę. Nie mogę ryzykować. Wiem. Proszę. Weź to. Pomoże ci dotrzeć do katedry. O, wyciągnik. Czy jak to się tam nazywało? Linka transportująca. Pewnie nie tak powinienem z tego korzystać, albo będzie jakiś magiczny inny sposób. Czekan z liną, będąc w powietrzu, naciśnij kwadracik, aby wypuścić. Fajniutko. No nic tu nie ma. Zaczepienie liną o półkę. Rzuć czekan z linią podczas skoku, aby dosięgnąć odległość. Działa? Działa. Daliśmy radę. Także kolejny upgrade'ik na duży plusik. Dobra, pora lecieć do katedry. No, animacja przejścia z tego czeka nas linką na same czekany. Poziom ekspert. Laro, na drodze do katedry. Trójca będzie wszędzie. Wiem, ale nie mam wyboru. Na to liczymy. Dobra, mamy nasze obozowisko. Tyle przemocy i śmierci. Ale nic nie możemy zupgrade'ować. To co teraz mamy zrobić? Przejść przez okupowaną wioskę, skradając się lub walcząc.
Brzmi jak plan. Miałbym pominąć takie rzeczy. Zaktualizowano mapę. Widziałem pierwszego człowieka, który chyba nie jest przez nikogo obserwowany. Żyjesz, dobrze. Zabraliśmy większość rannych w bezpieczne miejsce, ale najeźdźcy wrócili. Zajęli górną wioskę. W dolinie jest więcej naszych. Dobra, nie tędy. Okej, już wracam na odpowiednie tory. Muszą być oni. Miałem nadzieję, że będą ciągnąć słomki. Czyli już tutaj nas zobaczyli. Tam jest! Ten shit. Sam. Dobra, tu mamy duże ognisko. Ale te duże ognisko w żaden sposób nie jest nam potrzebne. Mam problem. Zajebiście wielki problem. Każdy w życiu ma zajebiście duży problem. Na przykład ja bym bardzo chciał, w sensie moim dużym problemem jest to, że jeszcze nie wszyscy subskrybują kanał. I bardzo chciałbym, żeby więcej osób subskrybowało. Także zapraszam do zostawienia subika i lajka, jak oczywiście komuś się to podoba.
Tajemnicy mogą dokończyć patrol, ale nas potrzebują w pasie. Zostawcie ich samych. Rozumiałem, droga wolna. Dobra, tutaj chyba przydałoby się robić to bardzo po siłę. Czekam, mogę namierzyć? Nie mogę. Kolego! Może nie było to kompletnie po cichu, ale trochę się poskradałem. Przynajmniej zacząłem. Wszystko uzupełnione. O, coś czuję, tam poleci pewna strzała. I tu na dole też. Co powiedział? To nie do niego należy decyzja, ale poleci nas. Potem będzie swego rodzaju ceremonia inicjacji. To wszystko? Tylko tyle może zrobić? Słuchaj, niektórzy z nich pracowali na kontrakt przez lata, zanim trójca przyjęła ich w szeregi. Musisz być cierpliwy, wymagają czegoś więcej niż zasług. To znaczy? Trzeba złożyć przysięgę. Utrzymuję pozycję! Wkraczam, strzał! Kto tu jeszcze strzela?
to raczej już wszyscy. Nie wszyscy? To gdzie jeszcze? No chodź, wejechał się tylko. O, skurczy pyczku. Pięknie. Jednoosobowa armia, Lara Croft. Dziękuję, dobranoc. Gdzie ja mam iść? Czyli tu w lewo. Nie tu, w drugą stronę. Tak. Tu jest przejście, to gdzieś tutaj powinno być. Czyli pewnie przez budynek jakkolwiek mam przejść. Croft przeszkadza. Oczywiście, że przeszkadzam. Ana. Pieprzona choroba. Tak jest. Jeszcze troszkę do góry. Dziękuję. Z Alajasem spróbuję dotrzeć do wzgórz, tam gdzie mieszka stary niedźwiedź, który mocno śpi. No i jako że mamy tutaj ognicho, a troszkę akcji się wydarzyło, to raczej zakończymy sobie ten odcinek na chwilę obecną i widzimy się w następnym, dalej odbijając to miasto, idąc do katedry, poszukiwanie całego atlasu. Jakkolwiek to brzmi i cokolwiek to jest, także siadam sobie przy ognisku, rozgrzać się. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.